ty niesiesz? Opel sobie kupiłem. Wszystko z pudła jest powyciągane. Trochę jestem zaskoczony rozmiarem tego fotela, bo wydaje się ogromny. W środku też była instrukcja obsługi. Niby kilkopunktowa, banalna, ale coś mi się wydaje, że to nie będzie takie proste. Nawet karton po krześle znalazł swoje zastosowanie. Sobie może spakuję i wyślę. Jak widać, fotel już poskładany. Instrukcja, która jest w zestawie, powiedzmy, jest, lekko mówiąc, średnio użyteczna, no ale nie jest to jakoś mega trudne. Kilka śrubek i gotowe, więc można podmienić stary fotel na nowy, no i testować. Na pierwszy rzut oka po poskładaniu fotel wygląda naprawdę solidnie. I materiały też wydają się całkiem niezłe, mimo tego, że to jest jakaś sztuczna skóra, naprawdę jest bardzo fajna i miła w dotyku. No to czas już na wypad mojego wysłużonego fotela, który jak widać najlepsze dni ma ostro ze sobą. Mam tutaj jeszcze ergonomiczny, ale mi się strasznie niewygodnie na nim siedzi. No to papa, stary druchu. Tyle bąków, co ty przyjąłeś. No ale pierwsze posadzenie tyłka w nim, odczucie trochę średnie, bo to tak jak z nowym samochodem. Wszystko trzeba pod siebie poustawiać, to wszystko jest jeszcze takie twarde, sztywne. No, poużywam tydzień i zobaczymy, co wyjdzie z tego. Czy będę zadowolony, czy może będę szukał czegoś innego. Potestowałem fotel trochę dłużej niż mówiłem. Mówiłem o tygodniu, a minęły dwa. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Najbardziej obawiałem się tego, że będę, krótko mówiąc, kleił się do siedziska, ale tu jest ta, nie wiem, taka delikatnie perforowana skóra, czy coś w tym rodzaju. W każdym razie działa to naprawdę spoko. Nie jestem osobą jakąś wybitnie szczupłą, a do fotela się nie przyklejam. Spore obawy też miałem co do tej poduszki pod lędźwie, bo za pierwszym razem jak usiadłem, no to ona była strasznie niewygodna, tak naprawdę przeszkadzała w siedzeniu przez to, że była bardzo gruba. No, ale się, powiedzmy, no, ugniotła. Jest naprawdę spoko. Trochę irytujący jest jej ten montaż na tych gumowych paskach, które jeżdżą. Ona w sumie przy każdym siadaniu praktycznie mam tendencję do ściągania jej w dół i muszę sobie poprawiać, ale już powoli wyrabiam sobie nawyk, więc nie jest to jakoś mega irytujące. No to jest taki delikatny minus. Co do ogólnego użytkowania fotela, jestem naprawdę mega zaskoczony jego jakością. Z czystym sercem mogę to polecić, jak i samą jakością wykonania. No wszystko jest, jak za te pieniądze, naprawdę bardzo fajnie. Największym mankamentem, do którego można by było się przyczepić, są podłokietniki. One mają taki, powiedzmy, delikatny luz, nie jest to jakoś strasznie irytujące. No mogłoby być to lepiej zrobione, ale przeszkadza to, że one się bardzo łatwo przestawiają. Fajnie, że mają regulację, ale przestawienie tego, po prostu palcem można to przesuwać. I wiecznie jeżdżę tymi podłokietnikami prawo, lewo, góra, dół. Mój syn wyznaczył sobie już chyba za punkt honoru przestawianie tych podłokietników, bo za każdym razem jak siedzę i pracuję, to przychodzi tam i trochę naprzestawiać. No ta regulacja jest średnia, ale za to regulacja góra-dół działa naprawdę wyśmienicie, sztywno, bardzo płynnie, fajnie się to reguluje. Tutaj nie ma do czego się przyczepić, naprawdę działa to tak jak powinno. Z delikatnych minusów to też kółka. Producent chwali się, że niby to są jakieś tam kauczuki czy coś. To tak naprawdę jest
zwykły, najzwyklejszy plastik. Fakt, że są całkiem spore, więc nawet i po tak kudłatym dywanie dają sobie bez problemu radę. No ale są twarde, więc drewnianą podłogę czy jakieś panele zniszczą, jeżeli będą jeździć bezpośrednio po nich. Zakres regulacji jakby wysokości siedziska czy pochyłu jego oparcia też jest naprawdę imponujący. O tyle, o ile wysokość, no to widzę, generalnie ma zastosowanie, to regulacja pochyłu oparcia do pozycji leżącej, nie wiem jaki ma sens, bo jeżeli ustawimy je praktycznie w pozycji leżącej, no to ta poduszka zupełnie nam w tym przeszkadza. No ale jest taka możliwość, więc jeżeli coś dali, a dali za darmo, no to powiedzmy uczciwie. Bo gratis to wiadomo uczciwa cena. Tak gadam i gadam, a w sumie nie powiedziałem o najważniejszym elemencie, czyli siedzisku. Ono jest takie niby twarde, niby miękkie. Producent mówi, że to jest gąbka zapamiętująca kształt. Czy to jest faktycznie, nie wiem, ale siedzi się na tym naprawdę wygodnie. Krzesło ma formę kubełkową, są te podparcia tutaj po bokach, ale one w żaden sposób nas nie ograniczają. Siedzi się naprawdę fajnie, głęboko i wygodnie. Ten zagłówek też jest taki dosyć mocno wypukły. No ja mam 1,80 m wzrostu i mógłby być tak, tutaj się zaczynać, po prostu być centymetr, dwa wyżej i byłoby idealnie. No ale to też może kwestia czasu, jak mi się ugniecie siedzisko, będę siedział ciut głębiej w tym fotelu, to może nie będzie mi tak przeszkadzało. Znaczy to nie przeszkadza specjalnie, czasami lekko irytuje. Teraz widać doskonale, że ten zagłówek jest troszkę za nisko, czuję go na plecach, ale jak on się ugniecie, albo tak jak mówiłem, będę siedział głębiej w tym fotelu, to będzie zupełnie ok. Nie jest to jakiś straszny problem. Bardzo dużym atutem tego fotela jest to, że on wymusza tak naprawdę na nas poprawną pozycję siedzenia, co daje naprawdę fajne efekty. Mnie przy użytkowaniu poprzedniego krzesła lub tego, które tutaj mam ergonomicznego, strasznie bolały plecy, bo pracuję w pełni zdalnie, więc siedzę na tym fotelu 8 godzin dziennie albo nawet i więcej, jak jeszcze wieczorami usiądę do czegoś. Podsumowując, jest to naprawdę spoko fotel i w spoko cenie. Mi udało się go kupić za około 880 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I poza drobnymi mankamentami, jak właśnie te podłokietniki czy jakiś inny rodzaj montażu poduszki, to nie ma się do czego przyczepić. Jest naprawdę ekstra w porównaniu, nie wiem, do tego krzesła, które kosztowało no, kilka razy więcej. Siedzi się na tym naprawdę spoko. Ma naprawdę fajny design, ale to większość krzeseł gamingowych ma, przepraszam, nie krzeseł, foteli gamingowych ma taki design. Materiały i całe wykonanie naprawdę jest na plus. Nie wiem, czy w tej cenie można znaleźć coś fajniejszego, co by też wyglądało równie dobrze i równie dobrze się sprawowało. Naprawdę bardzo fajny fotel i ze szczerym i czystym sumieniem mogę go polecić. Jeżeli Wam się podobało, albo i też nie, a może macie jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia, cześć!